Panie prezesie, jakie są plany na najbliższe dni? Na początek na pewno zapoznamy się z bieżącą sytuacją strefy i ocenimy, jakie działania należy podjąć w pierwszej kolejności. Dzisiaj jest za wcześnie, żeby mówić już o konkretach. Kto będzie pomagał panu w pracy? Jaki jest skład nowego zarządu? Poza mną do składu zarządu został wybrany pan Michał Szukała, który będzie wiceprezesem. I na dzisiaj skład zarządu jest dwuosobowy.